We wtorek około godziny 15 na Placu Wolności w Kutnie policjanci Wydziału Kryminalnego zatrzymali 38-letniego mężczyznę. Mieszkaniec Kutna był podejrzewany o to, że może posiadać przy sobie środki odurzające. W odzieży mężczyzny policjanci znaleźli haszysz. Po przeszukaniu miejsca zamieszkania 38-latka policjanci ujawnili 50 gramów amfetaminy oraz 14 gramów marihuany. Mężczyzna został zatrzymany. Odpowie za posiadanie środków odurzających. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.